Łukaszu, spotykamy się kolejny raz, nowa książka, za chwilę ma premierę, to znaczy kiedy Państwo będą to oglądać, to już będzie po premierze, ale my jesteśmy jeszcze przed. Ja chciałam Cię zapytać o tę książkę, bo to jest książka drogi, książka o drodze, książka o przedziwnej podróży, ale chciałam Cię zapytać najpierw o coś takiego, co ten koncept drogi daje autorowi, albo co mu zabiera, bo myślę, że to na dwie strony działa. Znaczy, on rozwala zupełnie takie klasyczne zasady kompozycji książki. Tam nie może być jakiejś ciągłości, albo jakaś inna ciągłość się musi ujawnić, bo ten bohater przerzuca się między lokacjami, poznaje nowych ludzi, ci starzy zostają jakoś z tyłu, raczej nie powrócą. I tutaj ogromnym wyzwaniem jest utrzymanie jakiejś spójności. Tak. Żeby wątki wynikały jeden z drugiego inaczej niż przez jakieś takie zlepiactwo, wiesz, albo przez jakąś nachalność, przez jakąś symbolikę. To trudna rzecz. Ja się nie wiedziałem, nie pisałeś nigdy nie, w ten sposób, nie? To jest bardzo eksperymentalne w sumie. Znaczy, że to dla ciebie. Dla mnie też, ale wiesz, ale to też nie jest robienie bomby w garnku u babci, to wiesz, rąk nie urwie. Jasne, ale czy jakby ciebie ten koncept, wiesz, tak zastał i jakby usatysfakcjonował i jakby, wiesz, to jest jakby nowe otwarcie. Wiesz, to jest bardzo nietypowa jest ta książka. Ale to wiesz, ale to ja nie wiem, czy to jest nowe otwarcie, bo ja już się tyle razy otwierałem, że mi zawiasy skrzypią. Okej, dobra. Także jestem na otwierany, nie wiesz, to jest może już prędzej rodzaj deklaracji programowej, czyli mówię, kochani czytelnicy, kochani dziennikarze, nie przyzwyczajajcie się. No, bardzo dobrze. Każda książka, jaką planuję napisać, będzie inna od wszystkich poprzednich. No oczywiście nie inna na siłę, nie inna jakoś bardzo, bo to ciągle jestem ja, ale nie chcę się po prostu, wiesz, powtarzać. Słuchaj, bo to też jest, ja nie wiem, czy to jest komplement dla autora, czy nie, ale to jest taka dla mnie w dużej mierze dobra powieść obyczajowa. Ona się czyta, wiesz, po prostu, czyta się, a to czasami w Polsce nie bywa komplementem, że to się słuchaj, czyta. Ale nie, ale to jest moje podstawowe credo, wiesz, owszem, usiłuję przemycać pewne prawdy o życiu, pewne głębsze treści, lubię szyfrować myśli i obserwacje w książkach. Lubię, kiedy w niej się zawiera jakaś wizja świata, ale to jest wszystko wtórne i pochodne temu, że książka musi się czytać. To znaczy, chodzi o to, żeby ten czytelnik, który za tę książkę zapłaci, nie miał lepiej, go zsiadł i chciał przewracać kolejne kartki, żeby go zassało. I wiesz, gdybyś mi powiedział, że ta książka się nie czyta, że od niej się odpada, że się z nią męczysz, to moja praca byłaby zupełnie bez sensu. Dobrze. No więc mamy tutaj właściwie kawał dobrej literatury obyczajowej, powieści drogi, ale też jest to dla mnie portret naszego pokolenia, czyli... Au! Jest, wiesz, ja po prostu rozpoznaję pewne tropy, które doskonale znam, bo ja też w tych latach byłam na studiach, co główny bohater, w tych latach, wiesz, zaczęłam się interesować tym, co on. I rzeczywiście są to jakieś takie punkty wspólne dla nas, bo to jest opowieść wiesz, żeby za dużo ciężko się mówi, tak, bo jakby przyczyna, dla której on rusza w podróż, dowiadujemy się wiele na ten temat, ale trochę później niż na początku. Ja przepraszam Cię, ale ja po prostu uznałem, że czytelnicy lubią zagadki, tak, że czytelnik lubi się dowiedzieć, że tam będą, oprócz jakichś smutnych przeważnie wydarzeń, niespodzianki, to popcha do lektury trochę, zachęci. Mhm. Czy pisząc, czy tworząc Janka, korzystałeś z bo tak jest, korzystamy ze własnych doświadczeń. Nie wiem, czy tam jest też twoja młodość, twoje studia, twoje zupki w proszku, słuchaj, i twoje doświadczenia z dziewczynami. Nie bardzo, bo to jest, wiesz, ja wyleczyłem się z pisania sobą. Okej, dobrze, bardzo. I Janek jest konstruktem. Janek jest oczywiście czerpany z życia, z jakichś ludzi, których tam się ocierałem, ale to wszystko jest zaczerpnięte spoza mnie, bo wiesz, bo Janek jest taki dupowaty, że tak się wyrażę. A ja byłem zawsze śmiały. On unika przygód i unika wolności, ale aż wiesz, w tym swoim życiu przed ucieczką, prawda? Tak. A ja zawsze byłem tym, który się rwał do rozruby, ku przygodzie zawsze chciałem, słuchaj, lecieć. I może, jeżeli coś w tym Janku jest mnie, to że mnie nie ma. Aha. W tym sensie, że ja tę postać myślę na bardzo mocnym kontraście do siebie samego. To znaczy, że wiesz, wyobraziłem sobie kogoś innego.
innego, mhm. ale wiesz, innego jakoś tak substancjalnie, innego myślą, innego duszą, innego ciałem, tak. innego temperamentem, innego jakąś charyzmą, bo on ma charyzmę, ale zupełnie inną niż ja. I wiesz, i to może mi dawało jakoś paliwo i jakiś punkt zaczepienia, żeby ta postać mi się nie rozpłynęła. Myślałem sobie, wiesz, Janek jest w takiej sytuacji, jakby zrobił tak i tak, to on musi zrobić zupełnie inaczej. Rozumiem. No w sumie nawet tak, fajna strategia. Tylko, że to nie jest tylko opowieść, która się dzieje w tym planie czasowym, powiedzmy 15 lat temu, na początku lat 2000. To jest raczej dodatek. Raczej to jest taki dodatek, coś, co w pewnym sensie pokazuje nam, z czego wynikają dzisiejsze wydarzenia, które obserwujemy. No bo pokazałeś też naprawdę spektakularnie tu i teraz, ale takie europejskie tu i teraz. To jest Exodus, on ucieka, ale to też jest historia o tym Exodusie, który no w pewnym sensie z południa na północ cały troszeczkę czas istnieje, prawda? Znaczy, my o tym bardzo mało wiemy. Kiedy ostatni raz słyszałeś coś o uchodźcach? No ja wiesz, akurat ciągle słyszę, trochę... Ale telewizja i media przestały o tym mówić, przestały być ciekawe. Tak, to prawda. Ale widzisz, no może warto jest przypomnieć, bo przecież ten kurek z ludźmi nie został zakręcony. Prawda, bo to faktycznie na pozór wygląda tak, że sprawę mamy już załatwioną, tak, prawda? Ale... Że się dogadaliśmy z Turcją, a w Libii po prostu mafia załatwia sprawę, więc mamy z głowy, a to jest nieprawda. Widzisz, i może to jest dowód na to, jakiego ja mam pecha. Bo przecież ja nie chciałem o tych uchodźcach pisać. No. Ja tę książkę wymyśliłem sobie wcześniej, kiedy ten temat nie był na czasie. On się zrobił na czasie, kiedy ja się zabrałem do pracy. I wiesz, i sobie pomyślałem, że ja tego nie mogę obejść, prawda? Że to jest jak gdyby tak aktualne i jak gdyby tak koresponduje z tym, co się zdarza temu człowiekowi, że byłoby ogromnym niedopatrzeniem, gdybym tych ludzi po prostu przemilczał. Ten cały ruch masy z Afryki, Exodus, prawda? Więc wiesz, ja to sobie tak wymyśliłem, może to naiwne, ale lubię wyraźne motywy w książkach, że tak jak oni, powiedzmy, swoją europejską przygodę zaczynają w Grecji i marzą o Berlinie, to ta moja ofiara losu idzie dokładnie na odwrót. Prawda. Idzie jak gdyby pod prąd. I to prąd jest jak gdyby wielokrotny, bo oni idą w masie, on idzie sam. Oni idą z jakąś nadzieją, on idzie bez żadnej nadziei, oni pewno się oglądają za siebie, on się ze wszystkich sił nie chce zobaczyć, nie chce za siebie spojrzeć, przepraszam. Ten obóz Imagine, w którym tak, to dowód na to, że autor ciągle udowadnia, że ma poczucie jest humoru. Jest tam poczucie humoru, tak. Znaczy w nazwie obozu Imagine rzeczywiście jest dużo smutnego, ironicznego poczucia Lenona, humoru, oczywiście. Ten obóz jest opisany szalenie szczegółowo. Tam jest mnóstwo takich pomniejszych bohaterów, postaci, jakichś charakterystycznych miejsc, wydarzeń. No to teraz musisz się wypucować, jaki tu był research robiony, czy ty słuchaj, byłeś w takim miejscu? Ja cię muszę rozczarować, to było jedyne miejsce, w którym nie byłem. A w Grecji byłeś? Oczywiście, bo wiesz... Specjalnie do książki. Znaczy, wiesz, no ja jak gdyby stanąłem przed wyborem, czy móc służyć ludziom w obozie dla uchodźców, czy móc leżeć brzuchem do góry w ciepłej Grecji. Okay. I pojechałem do tej Grecji, mówiąc trochę poważniej, wiesz, jak gdyby się utarło, że Orbitowski jeździ i robi research na miejscu. No właśnie, no to szpytam właśnie. A to nie do końca prawda, bo wiesz, ja nie jestem w stanie pojechać w każde miejsce. Także ten research był bardzo stacjonarny, w tym sensie, że ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tam byli i przeczesywałem internet, usiłowałem ściągać książki, ale nie wiem, jaka jest teraz sytuacja, bo mówimy o stanie wiedzy sprzed półtora roku, dwóch lat. Słuchaj, nic nie było. No wiesz, jeszcze nie było, no skąd to miało być? Wiesz, ale mamy, skąd to miało być? Mamy świat szybkiego reagowania. Jeżeli gdy umiera papież, masz za tydzień biografię pośmiertną papieża. Bo już była przygotowana w tak, prawda? Zwanej lodówce. Ale uwierz mi, że są ludzie, którzy w tydzień by napisali, prawda? Nieważne. Ja byłem przekonany, że tam po prostu, że ja się zostałem zasypany materiałami, bo telewizja o tym trąbiła. I wiesz, i czy ściągnąć, najpierw w księgarniach polskich nie ma, w polskim internecie nie ma. Amazon, ciężko, zachodnia nie lektury, więc bazowałem na trzech rzeczach. Na rozmowach z ludźmi, którzy tam byli. Jakichś takich paru reportażach, czy też
nawet świadectwach, powiedzmy, wolontariuszy, bo oni tam rzeczywiście jakoś na blogerce, ta blogosfera jakoś tam się błysnęła tym tematem, ale większość tej wiedzy, mówiąc szczerze, stanowiły jakieś bitne nagrania komórką. Okej, takie strzępy. Wiesz, ja to rekonstruowałem i wiesz, ja ci powiem zupełnie szczerze, że ja nie sądzę i raczej mam pewność, że ta moja wizja tego obozu na Słowenii, ona się jakaś tam mija z prawdą. Mhm. Nie? Że jest jedynie literacka wizja. Tak, ale wiesz, ale to też nie jest jak gdyby moja ambicja, żeby... Jesteś reporterem. Rozumiesz, ja też wiesz, tak się zastanawiam, wiesz, myślę o tym dużo, czemu ja tam nie pojechałem, wiesz. Także o tym myślałem wtedy, że nie jadę, bo wiedziałem, że będę się musiał z tego tłumaczyć. I wiesz, ja się bałem, że mnie to trochę zaburzy, że to będzie takie doświadczenie, że to jest taki temat, że ja rzucę wszystko i już będę pisał tylko o tym obozie, a teraz o tym gadamy, a ja nie chcę być autorem książki o uchodźcach. Nie, no bo to nie o tym ona jest. Ale jednak wiesz, robi to naprawdę duże wrażenie i no też utożsamiając się z głównym bohaterem, trudno nie przeżywać tego wiesz, gdzieś tam głęboko, bo naprawdę jest bardzo, bardzo to jest tak no wyraziście i mocno, mocno opisane. No też na przykład, nie wiem, byłeś kiedyś głodny? Nie byłem głodny chronicznie. Ja byłem miałem w swoim życiu okresy, kiedy nie miałem na jedzenie, ale koledzy kradli. Więc ktoś mi tam raz na jakiś czas kawałek sera przyniósł, bo się najłatwiej gołdę kradło, wiesz, w sensie. Że takie, tak poręczne? Znaczy poręczne, bo wiesz, to jest kwestia tak też jak gdyby na przykład tego, do czego kradniesz z reguły. Ludzie, którzy mi pomagali, właściwie jeden człowiek, no po prostu wszytą sekretną kieszeń w płaszczu. No, on bardzo lubił kraść. Mhm. On jak gdyby, to była taka podwójna radość. On się cieszył, że kradnie, a się cieszyłem, że jem. A ser jest pożywny i go można tak władować, wiesz. No, przyniósł mi 3 plasterki w jakiejś takiej folii, to bym się nie najadł. Tak. Ser był, ale oczywiście tej skali głodu nie doświadczałem. Ale znów no, spotkają się z bezdomnymi. No właśnie, bo tam też jest przecież szalenie istotny ten epizod bezdomności. Tak. I rozmawiałem z ludźmi, którzy żyli na ulicy i się dowiadywałem. Tam pada w książce może niezbyt literackie porównanie, że tego głodnego Janka brzuch boli jakby nożem ciąć. Tak. I to, wiesz, to literacko nie jest wyszukane. Ale oni tak mówili. Chłopi tak mówi, że jego, on się czuł, że mu, że był tak głodny, że mu, jakby mu żołądek kroili, jak mu rozrywali ten brzuch, nie, od środka. I tutaj nie można upiększyć, trzeba to dać 1:1, więc odkładasz swoją literacką wrażliwość od czytania i piszesz, bolało jakby kroić nożem. To samo dotyczy takich rzeczy jak metodyka zarabiania pieniędzy, jak sen, to, że łapiesz, czemu on tam przysypia w którymś momencie, bo on łapie każdą sekundę snu. Taki to jest dramat, nie? To, że mechanika korzystania z alkoholu, że oni właściwie nigdy nie są pijani, oni są cały czas na cyku, bo masz troszkę pieniędzy, to lecisz, kupisz sobie małą flaszeczkę, niedużą, bo na dużo ci się nie chce dozbierać, bo już musisz się napić. I wiesz, to jest jedno jeszcze może ważne, dlaczego ci ludzie piją, bo to jest cukier, to jest energia. No właśnie, któryś tam z nich mówi, że wódka to golonka w płynie. Tak, oni piją nie tyle, mówią o ludziach bezdomnych, w jakimś wymiarze, jak gdyby aspekt picia u bezdomnych jest taki, że oni po prostu potrzebują energii, a woda energię daje. I ciepło daje, rozgrzewa się. A w ogóle, z czego ci się ta książka zrodziła, wiesz, bo to jest tak odległy w pewnym sensie wszechświat, w którym się tam znajdujemy razem z tobą. Jakby, z czego ona ci się... Wiesz, wiem, że to jest takie pytanie do pisarza, skąd pan bierze pomysły, ale naprawdę jestem ciekawa. Słuchaj, ona mi się wzięła... po prostu posłużyłem się jak gdyby opisem konkretnej sytuacji kiedyś, ale już to zostawmy. Ja to opisałem w książkach, znaczy w tym magazynie książki, konkretną sytuację. I teraz mówiłam nie czytać. No i dobrze, to nie czytaj, a ja ci w takim razie nie opowiem. Wzięło mi się z jakiegoś takiego wyobrażenia przed utratą, że ja mógł utracić swoich bliskich, prawda? I potem ta książka jakoś wybuchła we mnie. A potem to już szło po... Jedno za drugim. Taka sytuacja, siaka sytuacja. Musiałem mieć jakiś porządek, więc może to śmieszne, ale wpisałem sobie w internet psychologia fazy żałoby. Wyskoczyły mi 4 te i mamy 4 części. Tak, tak, że tam jest gniew, tak? To jakoś te zaprzeczenie, coś tam to wszystko wyparcie, się... No, mniej więcej tak to wygląda i tego się trzymałem, nie? Okay. I oczywiście też chciałem, żeby te
przygody były różnorodne i żeby ten Janek się trochę zmieniał i żeby te doświadczenia się nie powtarzały, tylko świadczyły o jakimś bogactwie życia i tego, jak groźny i piękny jest świat, że tak powiem górnolotnie. Ja tak o świecie sobie pisałem. No, w sumie łaziłem, patrzyłem, myślałem, pisałem. To jeszcze chciałabym cię zapytać o to, czym jakby z twojego punktu widzenia jest dzisiaj Zachód, no bo te dwa eksodusy, które widzimy z zachodu i na zachód, są właśnie, mają te wektory, wiesz, zupełnie w odwrotną stronę. Czym dla ciebie jest Zachód i czy to marzenie o Zachodzie jakby jest dla ciebie istotne? Ale to marzenie się, wiesz, zrealizowało, bo ja przecież jestem dość stary, żeby pamiętać tęsknotę za Zachodem i to często za takim wymiarem materialnym. I słuchaj, i jak gdyby ten sens się ziści, bo ja żyję na Zachodzie, my żyjemy na Zachodzie, mamy... Oczywiście wiadomo, że wypłata nie zawsze jest jeszcze taka sama, ale Portugalia to też Zachód. Mm. Mamy to, co... wiesz, ten świat, o którym ja śniłem, mając lat 10, to jest ten, w którym ja żyję. Prawda? Natomiast w tym momencie nie będę, wiesz, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że Zachód jest w okresie pewnego rozedrgania i świadomego bądź nie szukania tożsamości nowej, ewentualnie po prostu mówiąc wprost pytania, co dalej. Co my mamy z tym bigosem i z tym wszystkim zrobić, jacy my mamy być, do czego jak gdyby sięgnąć, budując fundamenty Europy nowej jakieś, prawda, bo przecież mieliśmy trzy wielkie tradycje tożsamościowe Europy. Pierwsza to jest świat antyczny, Rzym zwłaszcza, nie? To jest raz. Drugi to jest uniwersalizm chrześcijański. Też poszło w cholerę. A bądźmy szczerzy, no, idee rewolucji francuskiej, na których stała nowoczesna Europa, to poszło w diabły, nie? I tę diagnozę mogę powtórzyć, ale co dalej z tym zrobić, to ja nie wiem. Oczywiście, jak gdyby miłym mojemu sercu byłby powrót do jakichś wartości naturalnych związanych z tą tradycją przedchrześcijańską właśnie. Przypomnieć sobie o Rzymie, przypomnieć sobie o Grecji, przypomnieć sobie o mitach naszych przodków, o naszych zwyczajach. Może to jest jakaś droga, ale wiesz, ja jestem tylko pisarzem, a ja siebie nie umiem uratować, a Europejczykom nie powiem, co mają robić. Wydaje mi się, że trzeba po prostu szanować rodziców, wychowywać dzieci i uczciwie pracować. Prostymi środkami tak, do celu. Tak, ja wierzę... Pracą podstaw. Ja wierzę w to, że dobre, proste życie jest najbardziej satysfakcjonujące. Okej. Okay. A czy da się zniknąć dzisiaj? Nie. Właśnie. On nie, próbuje, ale to... Znaczy wiesz, on jakoś tam znika rzeczywiście, bo on przestaje być widoczny. Ale musisz być albo bardzo biedny, albo bardzo bogaty chyba, nie? To tak w pośrodku się nie da. Tak, tak. Znaczy, wiesz, on zniknął, bo tak naprawdę nikt za nim specjalnie nie goni. Nie szukał. Ale no, mnie jako człowieka, który ma jakąś odpowiedzialność za innych, który żyje w świecie, sobie zaraz szukali i mnie w końcu znaleźli. No przecież każdego można znaleźć. Prawda. Bardzo Państwu polecam Exodus. To jest naprawdę świetna książka do czytania. Która bo też... książki służą do czytania. Uwaga, chciałabym to podkreślić wyraźnie, ale jest to też naprawdę ciekawy portret świata Europy, Polski tu i teraz, ciekawe spostrzeżenie na temat naszej młodości, a ciekawa jestem też, jak się ją będzie czytało za parę lat, no bo naprawdę niezły obrazek stworzyłeś, wiesz, zatrzymałeś coś w kadrze i to taki trochę pamiętnik w pewnym sensie, pamiętnik codzienności świata tu i teraz. No. Dziękuję Ci bardzo. Pamiętajmy. Dzięki. Dziękuję ślicznie.